Dzień dobry wszystkim. Zobaczymy zaraz, czy uda nam się nagrać dzisiejszy filmik, którego bohaterem jest ten oto zacny jegomość, prawda? Szpaczek. No i dzisiaj o szpaczku właśnie troszeczkę tym moim chciałem porozmawiać. Nie, kolego? Cześć. Zobaczymy, czy to się uda, bo ten oto osobnik tutaj no, ma bardzo taki, powiedziałbym, nieprzewidywalny charakter i temperament i może nam na przykład zaraz odlecieć albo coś tutaj nawywijać. Chciałem się tak podzielić właśnie troszkę z wami tutaj na kanale no tym, co mnie w sumie spotkało z tym oto ptaszkiem. No ale to może tak od początku, jak ktoś nie jest w temacie, to pół roku temu, właściwie to może inaczej, jakieś 7 miesięcy czy 8 miesięcy temu, no gdzieś tam z gniazda wypadł mały szpaczek i przygarnęliśmy go do domu. No i on tam z nami był przez jakiś czas. Okazało się, że po 3 tygodniach chyba, czy 10 dniach, to kurczę, nie pamiętam, 10 dniach raptem, chyba 10 dniach pobytu u nas sobie odleciał. No i ja go na początku pokazywałem, był filmik, jest nawet dostępny na kanale, że wychowuje małego szpaka. No i się okazuje, że on sobie odleciał i po jakimś czasie pojawił się następny szpak w naszym domu. No i ten szpak już nie odleciał, jak zresztą widzicie, bo sobie tutaj teraz z nami mieszka już pół roku. A mówię to wszystko po to, żeby ktoś tam, nie wiem, nie był lekko zdezorientowany, o co chodzi. No po prostu jest to drugi szpak. No i ten szpak jest już z nami około 6 miesięcy. No i sobie go wychowujemy, a historia z nim jest taka, że on został zaatakowany przez srokę, która sobie gdzieś tam na nim siedziała, a akurat los tak chciał, los bo chciał tak bądź, nie wiem co tym decyduje, że ja jadąc po prostu zauważyłem go na malutkiego pisklaka leżącego tak jakby na grzbiecie, a na nim siedziała sroka, która już go tam zaczęła dziobać. Zatrzymałem się, wysiadłem, wziąłem go do samochodu. Oczywiście odgoniłem srokę. Wziąłem go do samochodu, no i przywiozłem go do domu. A że mieliśmy, powiedzmy, jakieś takie minimalne doświadczenie i minimalną wiedzę na temat szpaka, ponieważ ten wcześniejszy nam troszeczkę dał tej wiedzy, no to już mniej więcej wiedzieliśmy, co z nim mamy robić. No i spodziewaliśmy się, że będzie taka sama sytuacja, czyli troszeczkę go sobie tutaj, on się troszeczkę zregeneruje po tym szoku, on się troszeczkę nam naprawi i odleci, no ale tak się nie stało, bo jak widać, on z nami został. No i tak, okazało się, że on nie był do końca zdrowy, bo nie wiem, czy teraz to widzicie, on tutaj z jednej strony ma troszeczkę inaczej skrzydełko mu się tutaj formuje, nawet to jedno skrzydełko z jego prawej strony, to teraz jak widzicie z waszej lewej, to jego skrzydełko tak opada, prawda? Widzicie teraz chyba to wyraźnie, że ta strona jest ok tutaj, a ta strona jednak jest troszkę uszkodzona. No wygląda na to, że gdzieś miał połamane to jego skrzydełko wcześniej, no i to się źle zrosło i on teraz biedny taki ma trochę dziwny układ tego. O, właśnie wleciał na mnie, bo on chce być tu bliżej. On w ogóle uwielbia słuchać, jak się mówi coś. To jest niesamowite, że on uwielbia słuchać, no ale to do tego dojdziemy. No i jednak nie do końca jest zdrowy. Być może jest to czynnik, który sprawił, że on po prostu postanowił sobie z nami zostać. Nie wiem, może tak być. Jeszcze miał jedną dolegliwość, miał jakiś problem z oddychaniem. To znaczy bardzo kichał, jakby kichał, jak go w ogóle tutaj się z nami
znalazł u nas, to miał coś z oddychaniem i tak często kichał i w ogóle, no ale okazało się, że odpowiednie preparaty na to znaleźliśmy, no i jest na razie ok. No i co? No i sobie go tak wychowujemy. Oczywiście ta myśl, że on może nas opuścić, to też już nas chyba opuściła, bo okazało się, że on sobie tak po prostu dorasta z nami. Traktuje nas jak chyba byśmy byli jego naprawdę rodziną. Uwielbia towarzystwo, uwielbia z nami przebywać. Nie ma takiej możliwości, żeby on gdzieś w naszym mieszkaniu siedział sam. To znaczy, jeżeli my na przykład jesteśmy w salonie, no to on od razu też jest koło nas w salonie, w takiej odległości powiedzmy do metra. On dalej nie lubi być. Także jest po prostu bardzo do nas przywiązany. No a tym samym my też do niego. Traktujemy go jak naszego po prostu, no nie wiem, prawie jak członka rodziny, można powiedzieć. No, jedni mają psy, koty, a my mamy sobie takiego ptaszka. No i tak już sobie 6 miesięcy z nim tutaj żyjemy. Pogodziliśmy się z tą myślą, że chyba się to nie zmieni. Zresztą sprawa jest prosta. On gdyby chciał odlecieć, to my mu oczywiście taką możliwość dajemy. Ja nie jestem żadnym zwolennikiem trzymania zwierząt wbrew ich woli, no ale on niestety bądź stety, nie wiem jak do tego podejść, takiej woli nie wyraża. To znaczy jego nie interesuje świat zewnętrzny, on jest zainteresowany nami, tym co się dzieje tutaj w domu, jest bardzo ciekawski, no i po prostu przebywa z nami bardzo dużo czasu, spędza z nami dużo czasu, my z nim jak tylko możemy, nienawidzi zostawać sam w domu. Wtedy trochę szaleje, już na przykład wyczuwa, kiedy mamy gdzieś, nie wiem, czy jedziemy na zakupy na przykład, czy do pracy, czy coś takiego, no to on już wyczuwa, on wtedy zaczyna trochę szaleć. No i jest to ciekawe doświadczenie, powiem wam, w posiadanie takiego ptaszka w domu. Oczywiście jest jeszcze ta taka strona troszkę, no chyba jedyna wada, jaką widzę na dzień dzisiejszy, w trzymaniu takiego ptaka jest oczywiście to, że on brudzi. No wiadomo, ptak co jakiś tam czas się załatwia, no i niestety nie jest to nic przyjemnego, nic miłego. No a dla nas oznacza to, że w każdym dosłownie zakątku naszego mieszkania musi być opakowanie chusteczek nawilżających, żeby po prostu jakąś tu czystość utrzymać, więc i higienę oczywiście. Więc to jest taki minus tego wszystkiego. No ale coś za coś. No, przecież go nie wyrzucimy, przecież go nie wywalimy. A ja ani moja rodzina nie jesteśmy znowu jakimiś zwolennikami trzymania ptaka w klatce. Aczkolwiek on posiada klatkę i w tej klatce sobie śpi. Tylko w nocy. A w dzień on jest już wypuszczany i on po prostu jest, powiedzmy, na takiej wolności, ale nie do końca na wolności, no bo jednak jest ograniczony mieszkaniem, ale jemu to w zupełności no nie przeszkadza i jakoś się do tego przyzwyczaił. Jeśli chciałby odlecieć, to oczywiście byśmy go wypuścili, no ale on na razie nie przejawia takich w ogóle takiego czegoś, w ogóle nie pokazuje nam, że mógłby odlecieć, że chciałby odlecieć. Wręcz przeciwnie, on bardzo, bardzo tutaj się tak dobrze czuje, nie? No po prostu to widać po tym, jak się zachowuje. Karmimy go regularnie, wszystko dostaje, co potrzeba, znaczy wszystko, no na tyle, ile jesteśmy w stanie. Jest, powiedzmy, zdrowy, oprócz tego oczywiście skrzydełka, które się mu źle zrosło. O, w tej pozie nawet widzicie, jak mu to tak opada. Zwróćcie też od razu uwagę, że już kilka minut mówię, a on sobie po prostu siedzi i słucha, nie? To jest niesamowite w tym ptaku, że on uwielbia słuchać. Z tego co wiem, to szpaki potrafią naśladować dźwięki i to całkiem dużo. On na dzień dzisiejszy nauczył się gwizdania. Potrafi taki dźwięk, coś takiego potrafi zrobić. Oczywiście on tego nie zrobi na zawołanie, tylko ma taką fazę kilka razy dziennie, że sobie siada i zaczyna śpiewać po swojemu. Próbkę tego na początku tego filmu słyszeliście. No i tak sobie śpiewa, no i
przeplata to swoje śpiewanie właśnie gwizdem, takim gwizdaniem powiedzmy. No i to akurat moja żona nauczyła go tak gwizdać. No i to jest fajne, to jest wesołe naprawdę. Tyle, co on daje w ogóle radości swoją obecnością, tym, że na przykład my sobie siedzimy przy stole, rozmawiamy, a on gdzieś tam siedzi sobie z boku na grzejniku, załóżmy, i śpiewa. Jest to niesamowite, jest to fajne i zawsze kupę radości to daje. Zresztą obserwacja jego, co on w ogóle robi, jak się zachowuje, jaki on jest ciekawski, że się potrafi bawić. No, słowa tego nie opiszą, nie? A ja też znowu no jakoś tak nie bardzo chcę to wszystko nagrywać i wykorzystywać go do, wiecie, do takich celów, że sobie będę wrzucał filmiki, jakie to on robi, różne rzeczy, bo nie jest to moim celem. Ja nie jestem tym zainteresowany, żeby właśnie on był, powiedzmy, obiektem jakichś tam, nie wiem, obiektem, żeby po prostu, no nie wiem, jego zachowanie filmować i żeby to tam potem jakoś tak regularnie ludzie oglądali. Jakoś tak nie bardzo. Ten film, który robię, to tak po prostu chciałem w nim, żeby zawarła się taka historia i tyle. Nie będę raczej jakoś tak regularnie nagrywał, wrzucał i w ogóle. Po prostu nie jest. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. Co mogę powiedzieć, że dla mnie jest to na przykład zaszczyt, że takiego ptaka, który oczywiście jest ptakiem dzikim, jak wiecie, szpaki żyją dziko gdzieś tam, nigdy za blisko ludzi, no oczywiście no taka jest ich natura. Dla mnie jest to zaszczyt, że mogę tego ptaka na przykład podziwiać z takiej odległości, tak jak wy teraz widzicie dosłownie, no nigdy szpaka nie zobaczycie z takiej odległości, z tak bliska, z tylu szczegółów nigdy na nim nie zobaczycie, no chyba, że będzie tak jak ten ptakiem udomowionym, prawda? Ale w naturze wam tak raczej nie przyleci i dla mnie jest to zaszczyt. Jest to całkiem ciekawe doświadczenie. Nie spodziewałbym się tego nigdy. No i uważam, że po prostu los, nie wiem, wszechświat tak zadecydował, że teraz jest taki czas, kiedy mam taką okazję, tudzież właśnie zaszczyt, żeby takiego ptaszka sobie mieć, podziwiać i się nim cieszyć. No i cóż mogę więcej powiedzieć? No ja jestem ogólnie zadowolony, że on jest. Jest to powiedzmy jakiś kłopot, wiadomo, no ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. Wiecie, ludzie mają po 10 kotów w domu, po 10 psów, rybki, węże i różne rzeczy i też jakoś żyją. My mamy tylko szpaczka. No i co? No i jest naszym powiedzmy teraz członkiem rodziny i tyle. Bardzo, bardzo się do niego przyzwyczailiśmy, tak jak on do nas. No i tak jakoś sobie to jest. No, jak długo on będzie z nami, nie wiem. Czy będzie chciał odlecieć, nie mam pojęcia. No, po prostu się tym teraz za bardzo nie przejmujemy. No, dopasowaliśmy sobie nasz tutaj styl życia do niego. No i tyle. Jest to żywe stworzenie, które uważam należy darzyć szacunkiem, tak jak wszystkie żywe stworzenia i ja się po prostu staram z moją żoną i córką no, to robić, tak? To dać tyle, żeby on był szczęśliwy, bo on nam daje wielkie szczęście swoją obecnością, tym, że jest, swoim zachowaniem, no i tym w ogóle, tą jego naturą taką ptasią. Jest to bardzo ciekawe. No mniej szczęścia nam daje oczywiście tym, że brudzi. No ale cóż, no cóż zrobić, no, to nie jego wina, że taki jest, on nic złego nie robi, no po prostu taka okoliczność zaistniała i tyle. Za chwilkę wrzucę wam troszeczkę zdjęć, to sobie zobaczycie, od tego jak on teraz wygląda, do tego jak wyglądał, no tak będzie to powiedzmy takie cofnięcie się trochę w czasie, czyli najbardziej aktualne zdjęcie do tego zdjęcia najbardziej takiego najwcześniejszego, kiedy praktycznie całkiem inaczej wyglądał, kiedy był jeszcze takim małym pisklaczkiem, to było zaraz po tym, jak do nas trafił. I sobie zobaczycie poprzez te zdjęcia, jak ten ptak się bardzo zmienił. To jest w ogóle niesamowite. Ja na szczęście z moją rodziną mieliśmy okazję obserwować to, że tak powiem, z dnia na dzień, kiedy te kolory wszystkie, którymi się on tutaj mieni, pojawiały się w miarę upływu czasu, bo on oczywiście tak nie wyglądał od samego początku. On był brązowiutki, no mniejszy był, wiadomo.
Dziób miał też inny. No i my te zmiany oczywiście na bieżąco sobie obserwujemy u niego. Kiedy to zaczęły mu wychodzić pierwsze brązowe plamki gdzieś tam na jego grzbiecie, później na jego brzuchu, następnie na końcu jego głowa zaczęła się tak kropkować fajnie. To jest niesamowite. On miał tą głowę na początku taką jakby szarą, brązową, a później zaczęła się tak zmieniać. Też przeszedł zmianę opierzenia, tak jakby, to znaczy trochę piór mu wypadło, wyglądał tak bardzo śmiesznie, a potem zaczęły mu nowe piórka wyrastać, to też było takie dosyć ciekawe, zgubił praktycznie wszystkie swoje pióra, a później mu nowe zaczęły wyrastać. No, na naszych oczach uczył się latać, od takiego, powiedzmy, biegającego kurczaczka zamienił się w ptaka, który potrafi latać, jest to też fajne, tym bardziej, że no nikt mu tego nie pokazywał, bo my przecież nie latamy, bo nie jesteśmy ptakami, prawda? A jednak nauczył się i to jest fajne zaobserwować to na żywo, na co dzień. No ale dla mnie najbardziej mega są te jego kropki. Najciekawsze jest to, że jeżeli jest jakaś okazja, kiedy świeci słońce gdzieś tam przez okno, to się mu potrafi mienić po prostu w tyle kolorów, że jest to niesamowite. Teraz pewnie kamera i to sztuczne światło nie odda tego, ale on tutaj na swoim brzuchu, no zresztą wszędzie na brzuchu czy na grzbiecie, ma takie odcienie fioletowe, zielone, takie jakby wchodzące w jakiś taki pomarańczowy. Niesamowite to jest, jak ten ptak jest naprawdę mocno kolorowy. No i fajnie to wygląda, fajnie szczególnie, że się to obserwuje na co dzień. Także, no, ciekawa, powiem Wam, historia. Nigdy bym się nie spodziewał, że takie coś mi się przytrafi w życiu. No ale teraz jest tutaj z nami gościu mały. No szkoda, że teraz nam nic nie zaśpiewa, bo ten jego śpiew jest niesamowity. To moglibyście sobie posłuchać, ale tam na początku tego filmiku troszkę Wam wstawiłem. Cóż jeszcze bym mógł powiedzieć, zanim to skończymy? Co powiemy ciekawego? Może coś zaśpiewasz, co? Czy nie? A może zagwizdamy coś, co? Nie, on tak nie powtórzy. On to jakoś zapamiętuje, a później on sobie to, wtedy kiedy ma na to ochotę, to sobie to odtwarza, nie? Bo to taki... Ja to teraz mam wrażenie, że on po prostu tak jakby nagrywał i zapamiętywał sobie te różne dźwięki, a później w jakimś tam tylko dla niego wiadomym momencie on to odtwarza, nie? I to jest też bardzo ciekawe. No cóż, chyba będziemy kończyć. Nic więcej raczej, no nie wiem, nie przychodzi mi do głowy, żebym mógł opowiadać. No, pokażę Wam jeszcze te zdjęcia od tego najświeższego do tego najwcześniejszego. Jak on się zmieniał przez te miesiące, to będziecie w szoku. Jak on wygląda teraz, a jak on wyglądał wtedy, nie? To jest tylko 6 miesięcy różnicy i naprawdę niesamowite. No dobra, gościu, to co? Kończymy, nie? Powiedz, na razie, trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia może jeszcze kiedyś. I tyle, nie? A my co? Wrzucimy filmik i zobaczymy, co tam ludzie na to. Nie? Tak czy nie? Ty łobuzie jeden, łobuzie jeden, łobuz. Zobaczcie, jak się stroszy, nie? Jak mu tutaj te piórka na głowie stają, nie? Jesteś łobuz, mały łobuz. Kto jest łobuz? 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 On się uwielbia bawić, a ja się uwielbiam z nim bawić, bo to jest w ogóle fajna zabawa. Z nim zabawa jest po prostu tak niesamowita, że naprawdę tylko pozazdrościć. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć. Do następnego.